Kim jesteś, słodkie światło, które mnie zalewasz i rozjaśniasz mroki mojego serca? Jesteś bliżej mnie niż ja sam siebie, bardziej wewnętrzny niż moje najgłębsze ja, a jednak nieuchwytny i niepojęty, żadne imię nie zdoła Cię opisać. Duchu Święty, odwieczna miłości, przyjdź. Chyba każdy z nas mógłby się podpisać pod tymi słowami świętej Edyty Stein, patronki Europy. Czujemy przecież, że tajemnica Ducha Świętego jest tak bardzo niepojęta, nieuchwytna i ciężka do zdefiniowania. Łatwo przychodzi nam mówić o Bogu Ojcu, Jego Synu Jezusie, ale nawet święci mieli nie lada problem, by mówić o Duchu Świętym. Święta Edyta Stein niemal całe swoje życie szukała Bożej prawdy. Szukała Boga w religii judaistycznej, następnie w doktoracie z psychologii. Zaangażowała się nawet w pracę polityczną, ale nigdzie nie znajdowała Boga. W końcu, podczas przypadkowej wizyty u swojej koleżanki, przeczytała biografię świętej Teresy z Avila. Gdy skończyła lekturę, powiedziała: to jest prawda, muszę za nią iść. Szukała u różnych mądrych tego świata, w różnych filozofiach i systemach politycznych. W końcu jednak została ujęta mocą Ducha Świętego. Można więc pytać, kim jest Duch Święty? Duch Święty jest tym, który daje nam prawdziwe życie. On obmywa nas grzechów, udziela nam wszelkich darów i charyzmatów, a także modli się za nas, gdy nasze drogi zdają się zbaczać od tej, którą powinniśmy kroczyć. Duch Święty jest jak paleta pełna kolorowych farb, którymi dobry Bóg, jak mistrz pędzla, różnorodnie maluje oblicze naszej ziemi, bogatej w różne osobowości i talenty. Duch Święty wnosi także pokój w nasze nieraz zawikłane relacje oraz w naszych drżących serc. We fragmencie Dziejów Apostolskich, czytanym w dzisiejszej liturgii słowa, usłyszeliśmy opis nadzwyczajnego zstąpienia Ducha Świętego. Gwałtowny szum wiatru, języki z ognia i dar języków. Można spytać, jak uczniowie doprowadzili do takiego nadzwyczajnego przyjścia Ducha Świętego. Cóż takiego niezwykłego uczynili? Może podjęli jakieś surowe pokuty? Może odprawili pielgrzymkę? Złożyli jakieś obietnice? Nic z tych rzeczy. Uczniowie po prostu się modlili. Święty Łukasz nie wspomniał nic o długich postach czy pielgrzymkach, ale zaznaczył, że wszyscy trwali razem przez 9 dni na modlitwie z Maryją. Modlili się. Tylko i aż tyle. Co to znaczy dla mnie i dla Ciebie? To znaczy, że każdy z nas może otrzymać cudowną moc Ducha Świętego. Otrzymaliśmy ją w czasie sakramentu Chrztu Świętego i bierzmowania, ale każdego dnia Duch Święty chce do nas ponownie przychodzić, w nas zamieszkiwać, do nas mówić i nami kierować. Chce uzdrawiać nasze duchowe rany, napełniać radością, nadzieją i pokojem, których tak bardzo potrzebują nasze trudne czasy. Duch Święty chce, abyśmy naprawdę czuli się dziećmi Bożymi i dziedzicami Królestwa Bożego, abyśmy po tej ziemi chodzili z podniesionymi głowami, jako zwycięzcy baranka Bożego, a nie życiowi przegrani. Tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, nawet jeśli nie umiemy za bardzo opowiedzieć o tym, kim On jest. Nawet jeżeli zdaje się, że jest Bogiem odległym i nieco innym niż Ojciec i Syn. Potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu, bo bez Niego nasze relacje rodzinne, przyjacielskie i sąsiedzkie nie będą wypełnione miłością i pokojem. Prośmy więc dzisiaj szczególnie o Jego łaski, gdyż dziś Bóg nie odmówi nikomu darów Jego obecności.